Dzień dobry. Ten temat kręcił się w eterze tak gdzieś od ładnych kilku lat. W zasadzie od kiedy Dani Alves opuścił Barcelonę, od samego początku bardzo chciał do niej wrócić. I teraz faktycznie wreszcie to się dokonało. Brazylijczyk podpisał kontrakt do czerwca 2022 roku, z opcją oczywiście, żeby tę umowę przedłużyć do 2023. Dani będzie do dyspozycji Szawiego od stycznia, natomiast już teraz wznowi treningi po to, żeby być w odpowiedniej formie, a w wieku 38 lat wiadomo, że trudno jest osiągnąć jakieś apogeum formy fizycznej właśnie od razu, pewnie będzie potrzebował naprawdę sporo czasu, natomiast jak można ocenić ten ruch, jak można ocenić podejście FC Barcelony do Daniego Alvesa, także podejście Daniego Alvesa do próby, no właśnie, zakończenia jego kariery w Barcelonie, czy przedłużania tej kariery na siłę. Końcówka kariery właśnie u Brazylijczyka troszkę przypomina mi takie odhaczanie challenge'ów, Troszkę w stylu Zlatana Ibrahimowicza i takie uzupełnianie CV, dopisywanie kolejnych trofeów, dopisywanie kolejnych ciekawych wpisów w CV, przekroczenie tej granicy już ponad 40 właśnie trofeów w karierze. Trudno będzie o to, żeby poprawić ten dorobek, akurat czyli konkretnie trofea w Barcelonie. Natomiast wiadomo, że Dani Alves z tym klubem był szczególnie zżyty i teraz chciałby temu klubowi pomóc się odbudować, bo nie ma co ukrywać, że będzie grał raczej za czapkę gruszek i że zgodził się grać za bardzo niewielkie pieniądze przez. Przez to ten transfer nie wiąże się z jakimś bardzo dużym ryzykiem finansowym. Żarna Porta zapowiadał, że wkrótce zamierza przeprowadzić jakieś trzy transfery. Prawdopodobnie będą to jakieś wypożyczenia z opcją wykupu. Natomiast Barcelona teraz ma taką sytuację finansową, że nie ma co się obrażać na rzeczywistość. I ja na przykład od samego początku uważałem, że jeżeli ma ściągać czasami takich piłkarzy, których stać na grę na wysokim poziomie wyłącznie przez rok, ale ci piłkarze zgodzą się, żeby występować za niewielkie pieniądze. Patrz, właśnie Dani Alves, czy patrz wcześniej zachowując pewne proporcje Sergio Aguero to uważam, że jest to fajna opcja bo nie mówię tutaj o Lukach de Jongach czyli o piłkarzach, którzy nie potrafią grać w piłkę tylko o takich zawodnikach, którzy swój prime mają już dawno za sobą, natomiast stać ich mimo wszystko na to, żeby czasami wznieść się na wyżyny i żeby przynajmniej poszerzyć te kadry ale do tego za chwilkę wrócę, do tego wrócę w podsumowaniu. niemu Alvesowi po tym jak opuścił Barcelonę zależało na tym, żeby przede wszystkim to CV rozbudować było Juve, było PSG że zależało mu także na wpisaniu do CV Premier League. Jakiś czas temu powiedział nawet, że nie wyobraża sobie zakończyć kariery właśnie bez Premier League w CV. Blisko był w 2017 roku, kiedy pertraktował z Manchesterem City, natomiast ostatecznie do takiej transakcji nie doszło. O czym sam piłkarz bardzo żałował, że nie udało mu się z powrotem spotkać właśnie z Pepem Guardiolą i popracować właśnie z tym szkoleniowcem. Także jeśli chodzi o futbol reprezentacyjny, tam wiodło mu się bardzo dobrze, bo był triumf w Copa Ameryka w 2019 roku, całkiem niedawno, kiedy Dani Alves był naprawdę wiodącą postacią reprezentacji i był triumf ostatnio także na Igrzyskach Olimpijskich. Triumf, który wywołał w jego ojczyźnie sporo kontrowersji, ale do tego jeszcze wrócę i za chwilkę przedstawię te szczegóły. I właśnie w 2019 roku Dani Alves tak sobie. Żartował na Twitterze, tutaj widzicie ten wpis, że jest bezrobotnym i że szuka pracy, i gdzie teraz ma wysyłać CV. Różne kluby też sobie z tego śmieszkowały, m.in. Cadiz, które twierdziło, że nie ma co prawda pieniędzy, ale może da niemu zaproponować pracę, i wtedy zdecydował się na São Paulo. I w São Paulo był witany jak Bóg, z wszelkimi honorami. W São Paulo przywitało go 40 tysięcy ludzi i był tam traktowany jako zbawiciel, jako człowiek, który wzniesie ten klub na jeszcze wyższy poziom. Jeśli chodzi o aspekty marketingowe, zakończyło się niestety fiaskiem, o czym w Europie mówi się stosunkowo niewiele. Natomiast cała ta historia nie zakończyła się pozytywnie dla Daniego Alvesa. Zakończyła się tak, że ten piłkarz rozwiązał kontrakt, klub mu nie płacił, klub nie spełnił pewnych obietnic, ponieważ władze São Paulo obiecywały Daniemu Alvesowi, że Znajdą odpowiednich inwestorów czy sponsorów, którzy będą w stanie opłacać jego nieprawdopodobnie wysoki kontrakt, natomiast to się nie udało i Alves po prostu sam narzekał, że, że tej kasy nie dostał. I, I był krytykowany przez bardzo wiele osób związanych właśnie z brazylijskim futbolem w ostatnich miesiącach. Kibice na przykład mieli pretensję o to, że wybrał się na Igrzyska Olimpijskie, kiedy San Paulo było w dość trudnej. Sytuacji, że opuścił ten klub, on oczywiście odpowiadał, że on klubu nie opuszcza, że on ten klub reprezentuje na niwie międzynarodowej i przy okazji też dodał, że e, miał szacunek do klubu, bo nie opowiadał między innymi o tym, że klub mu nie płacił, po czym oczywiście spotkał się z kontrą ze strony wielu brazylijskich influencerów. Na zasadzie, czemu ty teraz wypowiadasz takie słowa? Dlaczego teraz atakujesz São Paulo? Przecież to nie przystoi. Zaatakowało go wielu dziennikarzy, wielu byłych piłkarzy, m.in. Walter Casagrande, czyli były reprezentant Brazylii, który stwierdził, że Dani Alves był bohaterem najgorszej transakcji São Paulo w ostatnich, w kilku latach, natomiast Bronił go poniekąd także Michel Bastos, czyli m.in. były obrońca Olimpiku Lyon, który twierdził, który atakował na przykład dziennikarzy, że ciekawe jak wy byście się wypowiadali, gdyby wam nie płacili, czy też bylibyście tak bezkrytyczni wobec swojego klubu. Natomiast cała ta historia Daniego Alvesa w São Paulo, jeśli chodzi o aspekty stricte sportowe, to są takie wzloty i upadki. To jest czas bardzo nierówny. W 2019 roku, co ciekawe, znalazłem taką informację, São Paulo miało swój najgorszy atak w historii. Natomiast Dani Alves już po tym, jak wrócił, do Brazylii, nie jest tak, że zawsze występował na pozycji prawego obrońcy, czyli na tej naturalnej. On tam grał i na prawej obronie, i na prawym wahadle, i na środku pomocy, ponieważ São Paulo wcześniej ściągnęło także zasłużoną postać z Atletico, czyli Juan Frana. On występował na różnych pozycjach i sam fakt, że grał na wahadle, myślę, że świadczy o tym, że jeśli chodzi o samo przygotowanie fizyczne, całkiem niedawno u Daniego Alvesa wcale nie było tak źle. On też przekonuje. Rozegrałem ponad 90 meczów w dwa lata, więc wcale takim emerytem jeszcze być nie muszę. Natomiast jeśli ktoś gra na wahadle, nawet widzę brazylijskiej, no to musi mieć siłę po prostu, żeby biegać. To jest taki wniosek, który naturalnie sam przychodzi. Początek 2020 roku był świetny: 5 goli w 10 meczach, później przyszła taka sytuacja, jaka przyszła na świecie, i, i też ten wpływ Daniego Alvesa na Grę São Paulo troszkę spadł, wtedy był krytykowany. No i właśnie jesień 2020 roku to był taki trudny czas, kiedy São Paulo miało serię siedmiu meczów bez wygranej. Kiedy przegrywali także w Copa Libertadores i pojawiły się pewne protesty kibiców, których obrywał także sam zawodnik. A oprócz tego pojawiła się taka historia przy okazji meczu w Copa Libertadores z LDU Quito, czyli z zespołem z Ekwadoru, kiedy Dani Alves dochodził do siebie po kontuzji ręki, ale w mediach społecznościowych pojawiły się takie filmiki, jak gra na różnych w generalnie nie szanuje różnych restrykcji sanitarnych, które wtedy obowiązywały w Brazylii i za to spadła na niego potężna krytyka. No bo jak to tak? Drużyna jest w takiej sytuacji, w jakiej jest. Ty jesteś świeżo po kontuzji i teraz nagle się zabawiasz, wychodzisz na imprezy. No ale to jest oczywiście Dani Alves, którego jeśli zatrudniasz, to bierzesz go z całym dobrodziejstwem inwentarza. I wszystko zakończyło się sporym niesmakiem. Dani Alves opuścił São Paulo, mówiąc o tym, że klub nie ma warunków, żeby go utrzymać. Mimo, że wcześniej ta narracja ze strony piłkarza była, troszkę brzmiała inaczej. Na zasadzie tak, jakie tam pieniądze? Przedstawcie mi projekt. To, to zawsze brzmi zupełnie inaczej. I za to właśnie skrytykowało go wiele osób. Między innymi właśnie wspomniany Casagrande, który stwierdził, że kibice spodziewali się więcej na boisku i że w ogóle nie byłoby tego całego długu São Paulo i trudnej sytuacji tego klubu, gdyby właśnie nie jego Kontrakt. A oprócz tego wielu dziennikarzy traktowało Daniego Alvesa skrajnie niesprawiedliwie, bo ile można było krytykować tego piłkarza za słabsze występy czy za sposób rozstania São Paulo, to na przykład sam znalazłem wiele takich wypowiedzi umniejszających temu piłkarzowi. Dziennikarze troszkę wypowiadali się tak, jakby Daniel Alves w ogóle kompletnie nic nie znaczył w historii piłki, jakby niczego nie osiągnął w Barcelonie ani w reprezentacji Brazylii, co też świadczy o tym, że ta atmosfera wokół tego piłkarza po prostu na koniec zrobiła się skrajnie toksyczna. Ale pomimo tej sytuacji inne brazylijskie kluby także oczywiście były nim zainteresowany. Mówiło się o Flamengo, mówiło się o Fluminense, mówiło się także o Atletico Paranaense. Ostatecznie Dani Alves wygłosił taki, wypuścił taki komunikat, że do końca roku nie będzie nigdzie grał, aczkolwiek wcześniej, kiedy jeszcze był taki temat, kiedy była opcja, żeby kontynuował karierę właśnie w lidze brazylijskiej, podobno postawił dwa wymagania tym klubom. O tym mówiło się też stosunkowo niewiele w Europie. I te dwa wymagania, to jest kluczowe pod kątem analizy także gry Daniego Alvesa w Barcelonie, brzmiały tak, jeżeli pojawi się oferta z Europy, macie tę ofertę przyjąć. Nie ma żadnych negocjacji. Po prostu, jeśli zgłosi się ktoś z Europy, czy będzie to Barça, Sevilla, czy będzie to ktokolwiek inny, ten klub brazylijski, który zatrudni dla niego, ma taką ofertę zaakceptować. I drugi wymóg kluczowy: Dani Alves, który często w São Paulo występował w drugiej linii jako środkowy pomocnik, postawił wymóg następujący. Mam grać na pozycji prawego obrońcy. Więc prawdopodobnie tego też teraz oczekuje od Barcelony, choć wiadomo, że tutaj nie może sobie pozwolić na żadną roszczeniowość. Jeśli jeśli Xavi wystawi go na innej pozycji, to oczywiście Daniel Alves to zaakceptuje. Natomiast przynajmniej jeśli chodzi o te jego wymagania wizy brazylijskiej, zależało mu na tym, żeby grać na pozycji prawego obrońcy po to, żeby móc występować w reprezentacji Brazylii, po to, żeby wyjechać przede wszystkim na Mistrzostwa Świata w Katarze. To jest podobny kazus troszkę do Radamela Falcao, który zdecydował się na na Rajo Vallecano po to, żeby mieć cały czas szansę, żeby wyjechać na Mistrzostwa Świata do Kataru. A Dani Alves jeszcze w 2021 roku pojawił się w reprezentacji Brazylii. To nie jest tak, że, że dla tego piłkarza to jest jakiś taki bardzo odległy sen, ponieważ kiedy w 2021 roku Chichi powołał tego zawodnika, to chwalił go oczywiście za te naturalne kwestie, czyli doświadczenie, czyli umiejętność ustawienia się na boisku, odpowiednią pracę w kryciu. Natomiast co bardzo istotne, chwalił go także za kwestie stricte fizyczne. A wydaje mi się, że jeśli jakikolwiek klub ściąga piłkę Aż od 38-letniego, to zawsze pojawia się takie pytanie, jak on będzie wyglądał pod względem fizycznym? Czy będzie łapał kontuzję? Czy on ma siłę, żeby biegać? W lidze brazylijskiej tę siłę miał, czy to wystarczy na piłkę europejską? Nie jestem w stanie tego w tym momencie ocenić. Natomiast skoro selekcjoner reprezentacji Brazylii powołał go do reprezentacji, która spisuje się znakomicie i podkreślił właśnie ten konkretny aspekt, to chyba nie jest tak źle. Ta walka Daniego Alvesa o powrót do Barcelony trwała już od dłuższego czasu. Jemu zależało na tym już od, od dawna i sam wpis, który teraz pojawił się właśnie w, w jego mediach społecznościowych, po prostu to potwierdza, że on z jednej strony żałował swojego odejścia z Barcelony, ale z drugiej, pod koniec jego przygody z Camp Nou, relacje Daniego Alvesa z, z Josepem Marią Bartomeu, w zasadzie z działaczami Bar Barcelony, były na tyle toksyczne, że no nie było miejsca, żeby te wszystkie postaci po prostu pomieściły się w jednym pomieszczeniu, zwłaszcza z wielkim ego Daniego Alvesa. I na przykład Dani Alves już po odejściu z PSG sam chciał wrócić do Barcelony, wtedy wyszedł z taką inicjatywą. Wyszedł z taką inicjatywą także wtedy, kiedy Blaugranę prowadził Ronald Kuman. Wtedy Holendrowi oczywiście zależało na tym, żeby rozwijać Serginio Desta i dlatego odrzucił opcję dla niego Alvesa. Oczywiście ta misja zakończyła się niepowodzeniem, bo Serginio Desta po prostu od tamtej pory nie za bardzo się rozwinął i dlatego też dzisiaj kibice Barcelony tak optymistycznie podchodzą właśnie do Brazylijczyka. I w zasadzie, kiedy Joan Laporta wrócił na stanowisko prezesa, to pojawiły się dwie wątpliwości. Po pierwsze, czy będzie chciał go ten trener na dłuższą metę, czyli w tym przypadku Szawi. Po drugie, czy Dani Alves zmieści się w limitach financial fair play? Szawi chciał co kiepsko świadczy o prawych obrońcach Barcelony, co świadczy o nich nie kiepsko, tylko po prostu beznadziejnie. Po drugie Dani Alves, jak to się ładnie mówi, wykonał na tyle duży wysiłek, że ostatecznie w tych limitach finansowych prawdopodobnie się zmieści. To znaczy zgodził się zarabiać bardzo niewiele po to, żeby występować w tym klubie. I takie sytuacje to jest też rzecz naturalna i w zasadzie kiedy Barcelona tak upadła finansowo to można było zakładać, że kilka takich zasłużonych postaci będzie chciało albo do tego klubu wrócić, albo po prostu w tym klubie występować po to, żeby dopisać sobie Barcelonę w CV, po to, żeby po czuć się piłkarzem Barcelony po to żeby kilka razy wyjść na i że w tym momencie po prostu pieniądze nie są najistotniejsze. No i właśnie Dani Alves też wyszedł właśnie z takiego założenia. Joana Porta zna oczywiście Daniego Alvesa doskonale, ponieważ ściągał go także za pierwszym razem. Jeśli chodzi o stosunek katalończyków do tego piłkarza, jest on o tyle specyficzny, że Dani Alves to nie jest taka szkoła, jeśli chodzi o samo zachowanie Andresa i Iniesta Szawiego, czyli takich raczej poukładanych ludzi, tylko no właśnie good crazy. I sam Dani Alves jakiś czas temu zwrócił uwagę, że nie każdy katalończyk pewnie będzie go lubił, Ponieważ nie każdemu jego styl życia będzie odpowiadał. Natomiast czasami w tym smutnym teraz troszkę klubie, w ostatnim czasie, takie promyki entuzjazmu, takie promyki nadziei, jak przyjście Szawiego, czy teraz powrót Daniego Alvesa, po prostu na nowo wzbudzają ten entuzjazm, mimo że i w kontekście Szawiego nie wiemy, jakim on będzie trenerem, i w kontekście Daniego Alvesa nie możemy w tym momencie wiedzieć, czy on jakkolwiek w tej Barcelonie się sprawdzi. Tak oceniając na chłodno, jeśli chodzi o kibiców powiedzmy spoza Barcelony oni pewnie są sceptyczni, pewnie będą żartować, że rozpoczyna się tam jakiś party i że Xavi ściąga swoich znajomych, a gdzie jest na przykład Javier Mascherano czy inne tego typu postaci, natomiast z drugiej strony jeśli Dani Alves w wieku 30, 38 lat czuje się na 33, a sam twierdzi, że jak będzie na Mistrzostwach Świata w Katarze to będzie czuł się na 17, to być może wcale to nie musi być taki głupi pomysł, ale do tego przejdę za chwilkę. Dlaczego to nie musi być właśnie taki głupi pomysł? Jeśli spojrzymy sobie na obecnie sytuację Barcelony, jeśli chodzi o piłkarzy grają z prawej strony, nie tylko prawych obrońców, ponieważ uważam, że Daniel Alves będzie rozpatrywany albo jako prawoskrzydłowy albo jako prawo skrzydłowe, albo jako prawy obrońca. W drugiej linii raczej go nie widzę, bo tam konkurencja zrobiła się naprawdę bardzo duża. Ta prawa strona po prostu w Barcelonie kuleje i na przykład to ostatnie spotkanie z Celtą Vigo to był mecz bardzo symboliczny pod tym względem. Na prawej stronie zagrał tam Gavi, który oczywiście biegał bez piłki, który harował, który pracował. Pochwalił go za to niesamowicie Quabregas na swoim Twitterze, że to jest taka lekcja dla młodych zawodników, jak się poświęcać dla zespołu. Natomiast jeśli chodzi o walory stricte piłkarskie Gaviego, no to jeśli tego piłkarza wypchnie się bliżej skrzydła, on troszkę ginie troszkę się gubi. To nie jest tak, że on ucieka od gry, natomiast nie może sprzedać swoich atutów. No ale dlaczego gra tam Gavi? Dlatego, że albo inni piłkarze są kontuzjowani. Patrz, Usman Dembele, którego oczywiście Szawi chce odbudować, a Joan Laporta twierdzi, że Dembele może mieć większy potencjał niż Kilian Mbappé. Zobaczymy. Inni piłkarze ostatnio stanęli w rozwoju, jak Sergi Roberto, jak Serginio Dest. Oscar Mingesa prawdopodobnie przez Szawiego będzie traktowany raczej jako środkowy obrońca, aczkolwiek zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, bo niczego w tym momencie nie można przesądzać. Ale niezależnie od tej liczby piłkarzy w zasadzie żaden nie daje pełnych gwarancji. Żaden nie daje gwarancji przede wszystkim takiej dynamiki, takiego polotu, takiej nieprzewidywalności w ofensywie. Niekiedy od święta coś takiego zaproponuje Serginio Dest, niekiedy jakieś fajne doświadkowanie wyjdzie. Oskarowi Mingesie, natomiast tego jest zdecydowanie za mało, ponieważ e, co przychodzi Wam do głowy, jeśli na przykład myślicie o Serginie Odeście czy o Sergim Roberto? Mnie przychodzą do głowy dwa takie słowa: Nic specjalnego. A jeśli o jakimkolwiek piłkarzu Barcelony mówimy: Nic specjalnego, to znaczy, że. Barcelony, Realu, Bayernu czy jakiegokolwiek klubu to znaczy, że ten piłkarz po prostu nie doskoczył do, do tych wymagań, jakie mu postawiono. Serginio Dest oczywiście jest młody Serginio Dest teraz dostał tutaj bardzo fajny autorytet w szatni, wzór jeśli chodzi o poruszanie się po boisku, jeśli chodzi o taką nieprzewidywalność grę ofensywną, Santani Alves wielokrotnie młodego Amerykanina chwalił więc być może teraz y, doczekamy się jakiegoś takiego przełomu w grze tego prawego obrońcy, natomiast w tym momencie kiedy ta prawa strona tak bardzo kuleje, kiedy brakuje tej dynamiki, kiedy brakuje szybkości, kiedy brakuje właśnie Czasami takiego elementu ekstra, no to być może Dani Alves będzie grał więcej niż niektórzy się spodziewają, bo nawet gdyby ten Alves przy ty, przy, teraz przy tych wszystkich problemach z kontuzjami w Barcelonie, przy tych zmianach w sztabie medycznym, przy tym zdziesiątkowanym składzie, nawet jeśli ten Dani Alves miałby wychodzić na jakichś słabych rywali, typu tam Cadiz, Alaves. Elcze czy, czy coś w tym stylu po to, żeby ktoś sobie odpoczął na przykład na rywalizację widzę Mistrzów bądź widzę Europy, no to pod tym kątem warto było tego piłkarza po prostu zakontraktować, bo w moim odczuciu, w moim odczuciu Barcelona po prostu nic nie traci. Tak swoją drogą, jakiś czas temu Dani Alves był, był pytany o to, jaką ma radę dla Serginio Desta, jeśli chodzi o, o jego rozwój w Barcelonie i powiedział, mam jedną radę, podawaj piłkę Leo. No, teraz już tego Leo nie ma, więc będzie musiał pewnie przedstawić nieco szerszy repertuar rad Serginio Destowi, a także innym piłkarzom. I też sam fakt, że Barcelona postawiła teraz na Brazylijczyka świadczy, świadczy o tym, że nie ma za bardzo w zanadrzu, prawdopodobnie w tych kategoriach juniorskich, żadnego kandydata, jeśli chodzi o grę na pozycji prawego obrońcy. Ja nie widzę problemu, jeśli Dani Alves faktycznie teraz zgodzi się na to, żeby grać za pół darmo, na przykład z Deportivo Alaves, czy, czy w starciach ze słabszymi rywalami. Uważam, że jeśli teraz spotka tego piłkarza jakaś taka krytyka, że to nie jest, jak to mawiają w Hiszpanie, projekto de futuro, czyli to nie jest piłkarz przyszłościowy, to uważam, że to jest takie populistyczne gadanie, ponieważ nie ma opcji, żeby Barcelona postawiła na przyszłościowych piłkarzy na absolutnie każdej pozycji. Oczywiście jest to pewien paradoks, że za chwilkę ta linia obrony, czyli, czyli Alba, czyli Piqué, czyli Dani Alves, czyli Sergio Busquets grający przed nim, że to jest praktycznie taka sama linia obrony, która grała w ostatnim finale Ligi Mistrzów za kadencję Luis Enrique. To może mimo wszystko zastanawiać, natomiast wchodzą ci młodzi piłkarze, wchodzi Eric Garcia, wchodzi Ronald Araujo, wchodzi Alejandro Balde, wchodzi Nico González i nie ma opcji, żeby ci piłkarze po prostu w takim wieku rozwijali się sami, bez jakiegoś wsparcia, bez jakiegoś autorytetu i pod tym kątem Daniel West też może się przydać, tym bardziej, że on nie przychodzi na pozycję środkowego obrońcy, gdzie jakieś opcje mimo wszystko są, tylko przychodzi na pozycję, gdzie piłkarzy albo nie ma, albo piłkarze rozczarowują, dlatego dla mnie ten transfer w żaden sposób nie jest kontrowersyjny. Jest zrozumiały, nawet jeśli Alves miałby tam rozegrać po prostu kilka spotkań. Uważam, że nikt na tym nie traci. Złożyłem jedną obietnicę zarządowi Barcelony Będziecie za mną tęsknić Taką obietnicę złożył Dani Alves Już po opuszczeniu Camp Nou i w zasadzie Wszystko się sprawdziło Mijają kolejne lata, jeśli chodzi o różne pozycje Barcelona stara się szukać Następców Szawiego, następców Iniesty Czy następców innych piłkarzy Jordiego Alby, czy, czy Sergio Busquetsa Raz wychodzi lepiej, raz gorzej Pojawiają się piłkarze z wielkim potencjałem Natomiast jeśli chodzi o tę pozycję prawego obrońcy Ta tęsknota za Danim Alvesem Wciąż trwa i dlatego właśnie bardzo Teraz zdecydowała się tego piłkarza pozyskać, który też na pewno chciałby, bo to jest taki piłkarz, który zawsze miał nieprawdopodobną ambicję, żeby uciszać krytyków. I to po pierwsze, a po drugie, żeby sięgać po trofea. To jest człowiek, który ma obsesję trofeów i ma obsesję wygrywania, i to przede wszystkim nie jest taki zawodnik, który prawdopodobnie będzie chciał spocząć na, na laurach. Większość klubów nie zaproponowała mi. Tego, ponieważ nie wierzą we mnie. Uważają, że mam termin ważności, a o moim terminie ważności będę decydował ja. Tak ostatnio wypowiadał się także Dani Alves. Na razie Barcelona uznała, że ten termin ważności przypada na czerwiec 2022 roku, natomiast oczywiście Brazylijczykowi to nie będzie wystarczało, ponieważ Mundial jest kilka miesięcy pół roku później. Dlatego on za wszelką cenę będzie się starał udowodnić, że nadaje się do gry w Barcelonie. Jeżeli odbije się od Barcelony, prawdopodobnie Mundial, czyli brak złota na, na Mistrzostwach Świata, a tego jeszcze w swoim jakże przepastnym CV Dani Alves nie ma, po prostu mu ucieknie. Dlatego jestem przekonany, że on będzie teraz harował jak wół po to, żeby przekonać Szawiego, że nadaje się do tej gry i wcale nie odbierałbym mu szans po prostu na regularne występy. Mało tego, gdybyście mnie teraz zapytali, czy, czy wolałbym takiego Daniego Alvesa z ostatnich lat z São Paulo na pozycji prawego obrońcy, czy na przykład Serginho Desta, Sergiego Roberto, czy Oskara Mingese, to mimo wszystko postawiłbym tego na Brazylijczyka, licząc, że albo wypłynie jakaś perełka z La Masi, gdzieś z kategorii juniorskich, albo Joan Laporta wśród tych trzech transferów, o których wspominał, po prostu ściągnie jakiegoś prawego obrońcę, bo ta pozycja kuleje nieprawdopodobnie. A często mówi się o tym, że, że o sile twojego zespołu najwięcej mówi fakt, jak wygląda twoje najsłabsze ogniwo. Teraz Barcelona stara się, stara się podziałać w taki sposób, żeby to najsłabsze ogniwo nie było takie słabe. Jest oczywiście stare, natomiast zobaczymy, czy ta jakość piłkarska się obroni. I to by było tyle, jeśli chodzi o temat Daniego Alvesa. Ja podchodzę do akurat do tego transferu dość optymistycznie. Czekam na Wasze opinie i przypominam, że debiut Szawiego, czyli rywalizację Barcelony ze Spaniolem będziecie mogli obejrzeć w Kanal+. Zapraszamy także oczywiście w poniedziałek na program Ola La Liga, godzina 19, Kanal+, Sport 2, gdzie rozpakowuj, rozpakujemy sobie tak dokładnie ten debiut Szawiego i porozmawiamy na pewno właśnie o tym piłkarzu, o Danim Alvesie. Tak swoją drogą wiem, że na pewno pojawią się, bo zawsze pojawiają się jacyś puryści języka, w komentarzach mówię Dani Alves, dlaczego? Dlatego, że tak. Po pierwsze, może ktoś tego nie wie, może to będzie dla kogoś jakaś ciekawostka. Alves, w Portugalii mówimy Alwysz, w Brazylii ogólnie mówimy Auvis, chyba że, chyba że ktoś pochodzi przykładowo z Rio, no to wtedy jest Auvisz. Natomiast uważam, że gdybym przyjął którąś z tych wymów, to brzmiałoby to dość dziwnie. A uważam, że najważniejsze jest to, żeby Kibic skupiał się na treści, a nie na tym, jak wymawiane są poszczególne nazwiska. Dlatego wiem, jak to nazwisko powinno się czytać także w tej wersji oryginalnej, w kilku wersjach. Natomiast uważam, że przyjęcie takiej wersji europejskiej, czyli tak jak mówi praktycznie każdy na starym kontynencie czy na całym świecie, czyli Dani Alves po prostu dla wszystkich jest naturalne i dla wszystkich jest zrozumiałe. Natomiast pewnie, gdybym się z nim spotkał, to powiedziałbym Dani Alwis. No i tyle. tyle. Ale to tak oczywiście w ramach ciekawostki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do następnego razu.